Nawiązując do tytułu płyty, czyli te 50 na 50, no. Te urodziny 50, to dla ciebie taki rodzaj podsumowania czy zupełnie otwarcie nowego etapu w życiu, albo jedno i drugie? W ogóle nic to dla mnie. To dla mnie powód do zrobienia imprezy, prawdziwej imprezy, nie tej styczniowej, tylko okay. prawdziwej imprezy. Ale wiesz co, bo zapytałeś mnie o coś takiego, co też warto powiedzieć i myślę, że może ktoś by chciał to usłyszeć, wiesz. Tak naprawdę każdy dzień jest powodem do tego, żeby jeśli masz potrzebę, zrobić sobie podsumowanie. Jeśli masz potrzebę, powiedzieć coś publicznie. Jeśli nie masz takiej potrzeby, nie mówić, nie robić i tak dalej. Ten album promuje singiel przedostatni, który można powiedzieć, że jest takim protest songiem, bo chyba sam o tym numerze tak powiedziałeś. Myślę sobie, że kiedy patrzyliśmy na protesty strajku kobiet w zimie, to widzieliśmy tam bardzo dużo młodych ludzi. Czy cokolwiek udało się wywojować? Nic. Dlatego właśnie trzeba mówić głośno o tym, co nam się podoba, a co nam się nie podoba. Bo to jest jasne, że mamy różne poglądy. Wiesz, spotykamy się chyba po raz pierwszy w życiu. Nie wiem, jakie masz poglądy, ale to wcale nie znaczy, że gdybyś miał inne od moich, to nie chciałbym z tobą rozmawiać. Przeciwnie wręcz. Życie i różnego rodzaju tam sytuacje, również piosenki, polegają na tym, że można podyskutować sobie z człowiekiem pod jednym warunkiem, że nie obrażamy się, nie? Bo jak dochodzi do obraz i przemocy, no to już jest słabo. Ale pewne rzeczy dla młodszych są po prostu naturalne. Te, które niestety starszym trzeba czasem po prostu ciosać w głowie, żeby byli, wiesz, przyzwoici, żeby nie pokazywali palcem ludzi, którzy są inni albo z jakiegoś powodu się nie podobają. No niestety tak to jest, że im dalej w czas, tym jedni stają się troszkę bardziej otwarci, a inni, wiesz, no u cioci na imieninach wysyłają gejów do gazu, nie? Właśnie, chyba też taką piosenką jest, nawet nie chyba, na pewno, miłość, w której śpiewasz, że miłości się nie wolno bać. Nie wolno kryć. Każdy niech robi to, co ma i w sercu, i w głowie, i jaki ma czas w życiu, nie? To jest bardzo ważne. Absolutnie nie jestem zwolennikiem tego, żeby kogoś zmuszać do tego, żeby, wiesz, żeby publicznie mówił o tym, jaki jest. Ale chociaż mam świadomość, że otworzyłem pewien rozdział w dyskusji, to tu powiem pomidor. Nocą niech spadają.